żołnierze jadą. Będzie nas ciągnik jakiś wyciągać. O Jezu, kawałek takiej górki, a zmęczony. Stół wielkanocny, przygotowany do śniadania. Taki ekologiczny obrus z papieru. Jaja ugotowane. Ładnie wyglądasz. Dziękuję. Poszukajcie może coś zajączy, gdzieś coś zostawił. Zimno, zimno. Co znalazłeś? Pokaż. Dobra, jedziemy na kolejną wycieczkę. 9 kwietnia. Jedziemy zwiedzać Podlasie. No tak, a dziś było. To chyba cerkiew, nie? Cerkiew Świętej Anny. Mariana jest właśnie msza. Mamy niedzielę wielkanocną. W prawosławiu w 2023 roku ich święta wielkanocne wypadają na 16 kwietnia, więc dzisiaj mają niedzielę palmową. Wchodzimy do zobaczyć kościół prawosławny. Kadzidła czuć. Jakieś. To wiesz, ludzie spali, to jest jakim inaczej, nie? O panie, będzie nas ciągnik jakiś wyciąga. Dobrze ubita droga. Fajna droga. Takie tutaj ścieżki mamy typowe dla osobowych samochodów. Dobrze, że nie pada, bo byłoby pewnie błoto, byśmy się zakopali tutaj. Gadam, bo podobno trzeba gadać. Jesteśmy gdzieś. Gdzieś. Musimy znaleźć wieżę widokową. Tu zostawiamy samochód. Dojechaliśmy taką drogą. Teraz będziemy szli z buta tam. Kurde, trochę błoto tam jest. Takie łażenie po lesie bardziej lubimy niż chodzenie po miastach. Cisza, spokój, ptaszki śpiewają. Przestały śpiewać akurat. Nie wiadomo, jak długo się idzie do tej wieży. 10 minut. No. W komentarzach piszą, że w opiniach, że... Podjechali bliżej? Podjechali, tak, zakopali się, że nie można dojechać. Kacper, co to są za kwiatki? Co nie wiem. Nie zapominajki chyba. Widzę wieżę, tam musimy wejść. Idzie dzielna ekipa. I ja! I ty. I ja. I Kacper, i mama. A tam jest wieża, na którą musimy dojść. Nie, to co ci te kije, Kacper? To są jego wędki. Teraz nie zadawaj oczy pytań. Wydubiesz tymi wędkami. Jak się okaże, że tu można od tej strony samochodem wjechać. O Jezu, kawałek takiej górki, a zmęczony. Ścieżka szlakiem Powstania Styczniowego. Wzgórza Świętojańskie. Będziemy widzieć z góry krajobraz Puszczy Knyszyńskiej. Idziemy do góry. Pierwsze piętro za nami. Idziemy dalej. O hej, krasnoludki. Fajnie. Tu jest widok na Puszczę Knyszyńską. O, na dole chatki takie, wiaty. Zobaczyli, trzeba jechać dalej. Tradycyjne, ludowe zabawy wielkanocne. Ale mama, znajdź mi taki patyk jak Kasper ma. Zaraz. Chodź Kasper, zobaczysz mrówki jak pracują. Nie podaj kija w mrowisko. No zobacz ile mrówek jak się ruszają. Dotarliśmy do samochodu, wsiadamy i jedziemy na kolejny punkt wycieczki. Ile jest teraz? Pokazuję? 22 stopnie. Jedziemy na kolejny punkt wycieczki. Takie domki. Spotkaliśmy taki przystanek. Błękitna kropka. Mega, normalnie można się poczuć jak w kosmosie. Zobaczcie. Ekstra. Ciekawe czy działa jak wciśniemy czerwoną. O, ławeczka. Super. Kosmiczny przystanek. Nie ma tabliczki jaka to miejscowość. Jesteśmy gdzieś na Podlasiu. Radunin. Także to jest przystanek w Raduninie. Tutaj są pasy jak mają się przed granicą ustawiać samochody. Zbliżamy się do granicy z Białorusią.
Ale emocje, emocje. Ale jest po białorusku. Sklep, kantor. O, żołnierze jadą, patrzcie. Tam jest granica, to już nie będziemy jechać tam pod granicę. Tylko skręcamy w lewo. Konie po drodze spotkaliśmy. Z ładnym widokiem. Oglądaliśmy. No bo córka konie chciała zobaczyć. I jedziemy do Kruszynion. Do Kruszynion, tak? No, po drogi. Dzięki. Nagrywamy dla Kaspro krowy, owce i barany. Jechaliśmy do miejscowości Kruszyniany i spróbujemy wejść do tego meczetu. Meczet w Kruszynianach. Tu jest historia, tak? O tym meczecie coś napisane. Główną atrakcją wsi tak? Kruszyniany jest drewniany meczet. Proszę. O, to ten. No, ktoś odważny sprawdza, czy otwarte? No tu już nie widać, okno się odbija. No tak, meczet jest zamknięty. No to co, trzeba się umawiać, tak? Tak, trzeba wcześniej zadzwonić i się umówić. Także na stronie Kruszyniany meczet znajdziecie numer telefonu i wszystkie namiary. Dobra, to jest zamknięte, to idziemy zobaczyć cmentarz tatarski. Tatarzy wywodzą się z terenów północno-zachodniej Mongolii i rejonu Bajkału. Jeszcze na muzułmańskim cmentarzu nie byłem. Mogiła i mój prach, ja doma, a wy w gostiach. To jest charakterystyczny zwrot powtarzający się na nagrobkach tatarskich. Mizar dla każdego muzułmanina jest miejscem szczególnym. Na mizar zawsze wchodzimy prawą nogą i po wejściu na jego teren odmawia się modlitwę za zmarłych. A mizar to jest cmentarz, tak? Oznaczany. Tatarzy zakładali cmentarze muzułmańskie. Terminy określające ich nazwę to mizar, miziar, zireć, ziereć. Na Podlasiu zachowały się dwa czynne mizary we wsiach Bochoniki i Kruszyniany. Czyli dobra, wchodzimy prawą nogą. Prawą nogą. Prawą nogą musisz przekroczyć próg. Prawą. Która to jest prawa? No dobra, ta to przeszedł. Prawa. Jedziemy na cmentarzu. Prawą. Prawo. To jest zabytek. Z 1900. Tam są nowsze pomniki, no nie? A to są stare. Zobacz, to jest 1902 rok. 57, czyli chyba 90 no, się urodziła. Żyła lat 57, umarł roku no. 1890, 2 stycznia, 16 dnia. Można zobaczyć po raz pierwszy. No bo to już jest nowszy pomnik. 27 kwietnia, więc to jest świeży grób, kiedy osoba była niedawno pochowano. Symbol islamu. Półksiężyc, symbol islamu. Tak. Oddawali cześć księżycowemu Bogu jako najwyższemu bóstwu. No to tak jak właśnie tam na nagrobku jest taki półksiężyc i tutaj też. Na każdym. Półksiężyc. O, i cytrynek sobie zasiadł. O. I lata szalone.